Podstawą jest zwykle dobry pomysł. Aranżacja zieleni w najbliższym otoczeniu to nie lada wyzwanie i ciężka praca. Sekret tych najpiękniejszych tkwi w sercu ogrodnika, jego fantazji i radości czerpanej z pracy. Bardzo kocham kwiaty. Najpiękniejsze właśnie zawsze są surfinie, bo są bardzo długie, zakrywają cały balkon. Uwielbiam kamienie. Jest u nas 70 ton kamieni na działce. Musieliśmy wywieźć sporo ziemi. I dzięki temu powstała skarpa jedna, druga, a w tym jest ustanowiona altana. W tym roku wszyscy sąsiedzi się zmobilizowali i mamy cały dom okwiecony. W Wejherowie z roku na rok jest ich coraz więcej. Cieszą oko i uwypuklają urodę poszczególnych ulic miasta. Autorzy tych najpiękniejszych od 18 lat z rąk prezydenta miasta Wejherowa odbierają nagrody i wyróżnienia. Ta zapełniona sala i gorąca atmosfera cieszy, bo widać, że Wejherowianie bardzo na poważnie traktują to najbliższe otoczenie. Każdą wolną chwilę spędzam właśnie na balkonie, mam bujany fotel i stoliczek. Jestem wielbicielką herbaty, no i kwiatków i uważam, że po prostu to jest mój azyl. Lubię to. To mnie odstresowuje, także kocham kwiaty i koleżankom też pomagam, jeżeli trzeba coś, jakiś pomysł podsunąć czy cokolwiek, to nie ma problemu, z miłą chęcią. Trzy kategorie i aż 25 obiektów. Jak wybrać zwycięzców? Widoczność, różnorodność i kolorystyka. To tylko niektóre kryteria. Wejherowianie nie idą na łatwiznę. W ich ogródkach i na ich balkonach znaleźć można dosłownie wszystko. Od truskawki po porzeczkę, po pomidorka, po krzewy. Bardzo dużo kwiatów. Nad życie kocham begonie, które również upiększają dzisiejszy balkon. Całe założenie urbanistyczne miasta, wzbogacone o zieleń, powoduje, że miasto nasze jest takie, a nie inne, ma swoją specyfikę, jest po prostu piękne. A będzie jeszcze piękniejsze, bo cel, na jaki przeznaczą laureaci swoje nagrody, jest chyba oczywisty. Marzyłam o tym, żeby zamontować markizę. No i myślę, że może się uda. Dalszy ciąg, chcę wybudować oczko. Na oświetlenie klatki schodowej na tak zwaną czujkę. Nie boją się konkurencji, wręcz przeciwnie. Zachęcają innych i podpowiadają, dlaczego warto. Wystarczy przejść, zobaczyć i to już by chyba motywowało, żeby drugie budynki również zaczęły kwiecić swoje okna. Finał 18. edycji konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród odbył się na sali obrad Ratusza Miejskiego. Szczegółową listę uczestników i laureatów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Zwycięzcom gratulujemy.